Energia tłumu. Jest olbrzymia. Jak chcecie wykorzystać ją w nadchodzących dniach, tygodniach? Faktycznie jest dla nas bardzo ważne, aby w kolejnych dniach Majdan powiększał się liczbowo. Docierają do nas informacje, że do Kijowa zjeżdżają się ludzie z różnych regionów Ukrainy. Widzimy również, że Kijów zaczyna się podnosić. Bardzo ważne, żeby kijani przychodzili tak samo na Majdan. I tu nawet nie idzie, że my chcemy wykorzystać Majdan. To ważne, żeby Kijowianie również przychodzili na Majdan. I nie chodzi o to, że chcemy wykorzystać Majdan. Faktem jest, że ludzie sami przyszli protestować przeciwko władzy. To nie jest protest opozycji parlamentarnej przeciwko władzy. To nie jest kryzys parlamentarny. To jest kryzys ogólnonarodowy, polityczny. To jest protest ukraińskiego narodu przeciwko bandyckiej władzy. Władza zatrzymała pożądany proces integracji europejskiej. Władza przez pół roku nam opowiadała, że chce podpisać umowę w Wilnie. A tydzień przed umową, po rozmowie z Putinem, z Moskwą, rządzący zmienili swoją politykę o 180 stopni. I dlatego ludzie wyszli na Majdan, bo uważają, że Ukraińcy są europejskim narodem i my chcemy wrócić do europejskiej rodziny. Ale po tym, jak władza, używając siły, rozpędziła pokojowe protesty obywateli, a cała Ukraina zobaczyła, jak na Majdanie Niepodległości oni chcieli utopić ukraińskich studentów we krwi, naród wpadł w złość i dlatego naród wychodzi na ulicę. Czy macie kontakt z koalicją? O czym rozmawiacie? No, w nas, w środku opozycji... U nas wewnątrz opozycji są bardzo bliskie wzajemne relacje. Mimo że Swoboda, Udar i Batkwiszczyna jako partie ideologicznie się różnią, to jesteśmy w stanie porozumieć się w kwestii walki przeciwko reżimowi Janukowycza oraz w kwestii integracji europejskiej. Co się tyczy władzy, to zgadzamy się na rozmowę z nimi, ale dopiero po skazaniu tych pracowników Berkutu, którzy bili cywilów. Niech pokażą swoją wolę do zażegnania kryzysu politycznego. Niechaj oni pokażą swoje pożądanie. Wyrzeszyć tę polityczną kryzys. Jakie macie plany na najbliższe tygodnie? Czy to może się skończyć w ciągu najbliższych tygodni? No, najbliższy tydzień my będziemy W najbliższym tygodniu będziemy kontynuować akcje protestacyjne. Będziemy blokować Werchową Radę. Parlament nie będzie pracować. Będziemy blokować rząd i administrację prezydenta oraz sądy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rozumiemy, że władza będzie się z nami liczyć tylko wtedy, kiedy odczuje siłę narodu. Aż do tego momentu władza nic nie będzie robiła i nie pójdzie na żadne ustępstwa. Władza musi odczuć naszą siłę, nasz upór i naszą energię. Liczycie się z prowokacją bądź otwartym atakiem ze strony sił rządowych? Prowokacji jest bardzo. Prowokacji jest dużo. Są prowokacje tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Władza już się ich dopuszczała, między innymi 1 grudnia, kiedy wynajęła sportowców, zwłaszcza tych, którzy ćwiczą dyscypliny siłowe, aby za pieniądze prowokowali bójki z Berkutem, a później to niby uprawniało Berkut do wykorzystywania własnych środków specjalnych przeciwko cywilom. Państwo chyba słyszeliście o skutkach. 40 pobitych dziennikarzy, także polskich, którzy przyszli nas wesprzeć. Moim zdaniem oni nie przyszli tu ze złymi zamiarami. Przyszli pokojowo nastawieni, a jednak oberwało im się i to oberwało bardzo poważnie. Polscy dziennikarze również zostali pobici. Ale ja przy okazji chciałbym podziękować wszystkim Polakom i waszemu liderowi opozycji, który był razem z nami 1 grudnia. Wiecie państwo, to był moment takiego poważnego ożywienia, kiedy myśmy razem, ramię w ramię, szli, nieśli niebiesko-żółtą flagę. Wasz polityk miał wstążkę biało-czerwoną. To wsparcie dodaje energii w walce, więc dziękujemy wam, Polacy. Trymka, bo ona dodaje energii w borodzie. Także dziękuję Polakom. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.